My pozwoliliśmy sobie zaprosić, ponieważ gdzieś uzyskaliśmy kontakt z panią minister, też między innymi pani, dzięki pani Iwonie Kazimierskiej-Małysce, ale mieliśmy się kontaktować, że tak powiem, na linii tych sytuacji, tych projektów, które były w planach na terenie gminy Wieruszów, natomiast nie zostały zrealizowane. Chcieliśmy je jak gdyby znów reaktywować w rozmowach, ale nie wyobrażaliśmy sobie, że możemy to zrobić bez obecności naszych sąsiadów, ponieważ zawsze wychodzimy z tego założenia, że z sąsiadami po pierwsze należy dobrze żyć, bo tego i wymaga i kultura, ale powiedzmy sobie szczerze, mieć dobrego sąsiada kreatywnego to także robienie dobrych, wspólnych interesów. Więc uważamy, że jak najbardziej Państwa obecność jest tutaj zasadna. Natomiast wracając do terminu interes, myślę, że spotykamy się tutaj, patrząc na panią minister i na resort, który reprezentuje, że to jest w interesie tak naprawdę nas wszystkich, bo będziemy rozmawiali o środowisku, o wodzie i o klimacie i życzę Państwu po prostu dobrego klimatu rozmów. Mamy obiecane i zresztą liczę na tego typu odpowiedzialność, że to, co zostanie tutaj poruszone, nie będzie zapomniane, jak to dotychczas bywało. Tak, to może jeszcze kilka słów, może też wstanę. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja rzeczywiście jestem sąsiadką Państwa, ponieważ pochodzę z powiatu pabianickiego, tam mieszkam i tutaj zresztą bardzo blisko się urodził i wychował mój mąż. I w tej chwili no, sprawuję funkcję wiceministry klimatu i środowiska. Jestem odpowiedzialna za gospodarkę odpadami, ale również za instrumenty środowiskowe, czyli Główny Inspektorat Środowiska, pośrednio również poprzez wojewodów za Wojewódzkie Inspektoraty Środowiska. Czyli sami Państwo wiedzą, że to jest bardzo szeroki zakres. Również ten dział jest drugą instancją, jeżeli chodzi o pozwolenia środowiskowe i również wydaje pozwolenie zintegrowane. Także to jest mój obszar działania, natomiast oczywiście jestem głosem waszym również, ponieważ jestem z tego województwa, dla całego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. No, myślę, że chciałabym po prostu usłyszeć państwa głosy, bo ja spotykam się z samorządowcami z całej Polski. Te uwagi sobie no, po prostu no, bierzemy pod uwagę. Tak? Znaczy ostatnio na przykład się spotkałam z burmistrzem Wołomina, z marszałkiem województwa mazowieckiego i tam też poruszaliśmy sprawy odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych, które jest jednym z moich priorytetów na tej kadencji. No, ale nie tylko oczywiście. Słucham Państwa głosów i oczekuję oczywiście współpracy i deklaruję ze swojej strony współpracę. Ja tylko pozwolę sobie zacząć i tego wymaga, żeby oddać przede wszystkim głos naszym gościom. Ja bardzo krótko, ponieważ przekażę po prostu pani minister nasze dokumenty, które mieliśmy przygotowane na przestrzeni lat. Zaczynając od odpadów. Jesteśmy właścicielem terenu, który jest wpisany u marszałka jako teren, gdzie będzie można gromadzić odpady i gdzie będzie można prowadzić właśnie między innymi gospodarkę, zagospodarowanie śmieci przede wszystkim komunalnych, ale uważamy, że istnieje w tym kraju takie lobby, że jesteśmy skazani tak naprawdę na partnerstwo z jednym podmiotem, przynajmniej w tej sytuacji, która jest. Złożyliśmy, mówię, odpowiednie dokumenty, odpowiednie zapotrzebowanie, natomiast bez wsparcia ministra i bez wsparcia takich merytorycznych rozwiązań na pewno nie będziemy sobie w stanie z tym poradzić. A mamy, powiem pani minister, na przykład partnerów, którzy jako branża prywatna, przedsiębiorcy bardzo chętnie włożyliby wkład. Oczywiście pod odpowiednią kontrolą. Nie mówimy tutaj absolutnie o żadnych niebezpiecznych odpadach, mówimy tylko i wyłącznie o odpadach komunalnych. Cały czas nam się to blokuje, bo albo większość jest w spółce inna, albo właśnie w ministerstwie ktoś nie ma czasu i tak ta ziemia leży odłogiem i my, będąc właścicielem takiego instrumentu, nie możemy na przykład wprowadzić takiej zrównoważonej polityki. Kolejna rzecz, którą chciałem zasygnalizować i to, co mówiłem na początku, że mam nadzieję, że coś się wreszcie zmieni. Równolegle z Sieradzą przygotowywaliśmy dokumenty dotyczące geotermii. One są jota w jotę podobne. I Sieradz ma, a my nie mamy.
pozwoleń na odwierty badawcze. Nie chcę absolutnie tutaj wchodzić w poetykę polityki, natomiast nie jestem naiwny i wiem, że to właśnie ona i, że tak powiem, elementy, że ktoś kogoś zna lepiej, zadziałały tutaj po prostu bardziej. Natomiast wracając też do wszystkich tutaj, zamykając już mój wywód, do wszystkich, mamy tutaj też przedstawicieli z innego województwa, chociażby z Wielkopolskiego, gdzie siedzi właśnie wójt, ale mówimy też o łódzkim województwie, gdzie koncypowaliśmy powrót do założeń wielkiego zbiornika retencyjnego na rzece Prośnie. Ten zbiornik był już koncypowany w latach powojennych. Były przygotowane tutaj wielkie, że tak powiem, założenia, są przygotowane rozwiązania. I tutaj akurat muszę być obiektywny, że rzeczywiście chcieli przyjechać do nas politycy, wszystko było przygotowane, miało być duże spotkanie właśnie na pułapie trzech województw, czyli wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego, bo to dotykało między innymi Byczyny, Bolesławca, właśnie powiatu wieruszowskiego, no ale wtedy przeszkodziła nam w tym pandemia, panie wójcie, i to zostało odłożone. Ale my jesteśmy, po pierwsze, uważam, że na tyle wrażliwi, na tyle świadomi, że wiemy, że ten zbiornik byłby nam bardzo potrzebny, jest nam bardzo potrzebny. I wiemy też, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o odkrywce Złoczew, to ona nie została definitywnie zamknięta i zawsze ktoś może do niej wrócić. A ruch demarkacyjny z tej kopalni, przypomnę, to 60 km, a więc dużo, dużo dalej i za gminę Wieluń, i za gminę Wieruszów, więc tego typu zbiornik nie byłby rzeczywiście bardzo potrzebny. To z mojej strony tyle, ale tak jak powiedziałem, pies szczeka, czyli ktoś dzwoni. To z mojej strony tyle, natomiast chciałbym teraz oddać głos naszym szanownym sąsiadom, żeby oni mogli porozmawiać. Dobrze. Kto pierwszy z Państwa? Mogę się ja odnieść do głosu. Jasne. Ja się zastanowiłam, co chcieliby mnie zapytać. Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi, to oczywiście musiałabym mieć więcej szczegółów. Natomiast generalnie zasada i też kierunek ministerstwa jest taki, że podtrzymujemy jakby tą reformę, która została wiele lat temu dokonana. Uważamy tyle, że trzeba ją dokończyć o tyle, że powiązać ją z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów. Dlatego, że i w tą stronę idzie cała Unia Europejska. Generalna zasada jest taka, że producent musi ponosić odpowiedzialność za swoje produkty, łącznie z tym, jak będą unieszkodliwiane jego odpady. I mówimy tutaj zarówno o odpowiedzialności organizacyjnej, czyli na przykład jeżeli czy dane opakowanie, powiedzmy, produktu nadaje się do recyklingu, czy jest bardzo skomplikowane i tak dalej, i jak to rzeczywiście zostanie zrobione, ale również odpowiedzialności finansowej. I nad tymi przepisami pracujemy, to znaczy w tej chwili opracowujemy metodologię, tak żeby gminy dostawały przynajmniej część, znaczy zwrot kosztów za usługi, które dokonujecie na rzecz społeczeństwa, tak? Czyli gminy utrzymują czystość w gminach, zajmują się gospodarką odpadami, zlecają, niekoniecznie same to robią, ale to jest jakby wybór gminy. Gdyby...